W programie Ezawit, czyli mazowiecka stolica rzeźby ludowej w rozmowach z Alfredą Krajewską i Grzegorzem Goszczyńskim. Ponadto niezwykła zawicka droga krzyżowa wykonana przez 14 okolicznych twórców ludowych oraz alternatywny pomysł na spędzanie wolnego czasu. Już wiemy, że Zawit słynie z twórców ludowych. Skoro tutaj będziecie, musicie koniecznie odwiedzić wspaniałą rzeźbiarkę ludową, panią Alfredę Krajewską i jej syna Krzysztofa. To rodzina Krajewskich w Zawidzu niejako tworzyła kolebkę rzeźbiarstwa ludowego w Polsce. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Dzień serdecznie, dobry. Pani Alfredo. Pani Alfredo, jak to się z tym rzeźbiarstwem rozpoczęło? No, moja twórczość się rozpoczęła w ten sposób, że weszłam w rodzinę rzeźbiarską, ponieważ rzeźbił mój teść Wincenty Krajewski, ceniony rzeźbiarz, należał do Związku Polskich Artystów Plastyków w Warszawie, był odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i ja pomagałam właśnie teściowi malować, wykańczać te jego prace. Pierwsza rzeźba? Zrobiłam Matkę Bożą z Dzieciątkiem na ręce, ale to nie była taka typowa Matka Boża, tylko była Matka Boża, taka wiejska kobieta, pastuszków. Później robiłam kapliczki przydrożne, ale zanim zaczęłam to robić, to rzeźbiłam w ukryciu, bo się bałam tego rozczarowania. Bałam się, że będą się ze mnie śmiać, jak ja zacznę i coś mi nie wyjdzie. I wie pan, i mówi tak, jeszcze teść mówi tak, wiesz co, Fredzia wyrzeźbiła? Podniósł się, jak siedział i mówi, ja wiedziałem, że ona będzie kiedyś rzeźbić. I mówili, że to chyba pani jest jedną kobietą na świecie, która tak i rzeźbi, i maluje, i wszystko potrafi. No tak tam na mnie mówiono. Mieliśmy gospodarstwo rolne, uprawialiśmy pola i siano, i mieliśmy sianokosy, i mieliśmy wykopki, i mieliśmy zbiór zboża, żniwa. Nam się nie tylko rodziły te plony, ale nam się wtedy, jak pracowaliśmy na roli, rodziły tematy do rzeźbienia, do naszej twórczości. Przedstawialiśmy wtedy wykopki, całe rodziny z koszami, ziemniaków i w ogóle i dziadek, i babcia, i dzieci, i rodzice. Różne tradycje obchodziliśmy i wyrzeźbiliśmy. No, pracę na roli, sianokosy, żniwa, wykopki. Nigdy się nie powtarzałam. Zawsze tworzyłam nowe tematy. Na tym polega twórczość. Nie powtarzając się, każda praca inna. Robiłam bitwę pod Grunwaldem. Jedną, jedyną, ogromną. 2 metry na szerokość. 4 metry, czy 3,5, taką ogromną pracę, że jak wyrzeźbiłam, to nie było jak wyjąć tej pracy z pomieszczenia. Wtedy rzeźbiłam ją tam w garażu pod domem, w takich prymitywnych dosyć warunkach. Piękna praca mi wyszła. To jest w muzeum, ale niestety nie w Polsce, tylko w Nowym Jorku. Czyli jesteście takim centrum rzeźbiarskim w Polsce? No, jesteśmy i poza granicami, proszę pana. W wielu muzeach i w kolekcjach zagranicznych i u prywatnych osób i są nasze prace. Ja mam ponad 55 lat pracy twórczej. My to rzeźbiliśmy z serca przeważnie, to nic, żadna masówka nas, nieraz mieliśmy propozycje, to by były duże pieniądze, wie pan, za takie seryjne, ileś tam 100 sztuk takich tam danej rzeźby, danego tematu. Duże pieniądze, że zarabiali rzeźbiarze na tym, my nie mogliśmy tego robić. To robili na kopiarkach, wie pan, maszynami, to już nie twórczość. Najcenniejsza nagroda? Nagród różnych przez całe moją 55-letnią twórczość nazbierało mi się bardzo dużo nagród, wyróżnień. Zostałam odznaczona brązowym krzyżem zasługi. Dostałam złotą odznakę jako działacz kultury.
Dostałam nagrodę specjalną ministra kultury i sztuki, ale najcenniejszą moją nagrodą jest statuetka i nagroda marszałka województwa mazowieckiego. Och, ciężka. Tak, i ciężko zapracowana. Pracę wykonuję dla mojego wnuka Łukasza. Wczoraj namalowane, tak? Wczoraj go narysowałam. To ręcz. Czego Twardowski? Twardowski, bo on bardzo lubi ten wiersz. Jedzą, piją, lulki palą. Ta pani Twardowska, ten wiersz, co jest. I on mówi, tak, mnie to się podoba ten Twardowski, że taki był. I jak długo będzie powstawał? Jak długo będę to robiła? Na pewno miesiąc. Ja maluję farbami artystycznymi, olejnymi. Tak. Także ja tutaj muszę ochraniać tą postać, a to pole muszę wybrać wszystko. To muszę, żeby to uwypuklić. Każdy nowy temat to dla mnie jest trudny, bo już jak zrobię drugiego, jakbym w razie robiła Twardowskiego, to na kogucie to już inny będzie na pewno. Bo od ręki rysuję i tam nigdy takiej samej pracy nie narysuję w życiu i nigdy w życiu takiej samej pracy nie zrobi się jako rękodzieło. No u mnie to właściwie zacząłem to już rzeźbę, tylko to była właśnie lepienie w glinie. To dopiero na studiach, w studium nauczycielskim w Ciechanowie to było. W drewnie to jest zupełnie inna sztuka. No w drewnie to się nazywa, że to jest snycerstwo, a nie jest to po prostu rzeźba, bo tak jak rzeźba i tak dalej, to jest snycerstwo, to się nazywa. Tutaj trzeba wyjąć to, co niepotrzebne. Jest odwrotne myślenie po prostu. Te dudy, jak to nazywają tutaj, no to toczą mi na wschodzie, aż bo tutaj oni nie umieją tego zrobić. Tam się mieści butelka jakaś. No i a później... na zewnątrz zazwyczaj... Na zewnątrz to już później to jest mój pomysł tutaj. No to jest król, to jest kasztelan. Bo te wąsy ja brodę dorobiłem tutaj, bo w tych barkach pierwszych, które robiliśmy, to nie było brody, one były na gwoździe. To jest wymysł tutaj z naszego terenu to wyszło. Po prostu najpierw to było tak źle toczone, nawet te wszystkie rzeczy, to były ręcznie dłubane to było, jak jeszcze ja pamiętam. No później to już na tokarniach robili po prostu, bo już tam mieli te stożkowe wiertła, no to na tokarniach można było to zrobić. Ale żeby to już zrobić, tak żeby to było z faską, bo to na gwoździe było nakładane. Gwoździe były wybijane, wymierzone tutaj, a żeby to nałożyć na to, no to trzeba sfazować to wszystko w taki sposób, żeby to zatrzasnęło się, żeby nie wywracało się. Zawis też słynie ze specyficznej drewnianej drogi krzyżowej, która została wykonana przez rzeźbiarzy. Tak. Żyjących. Tak jest. Ja tam mam 6. stację drogi krzyżowej. To jest słynna sprawa, dlatego że każdą rzeźbę robił inny rzeźbiarz. Inny rzeźbiarz. I to jest naprawdę takie, to jest chyba ewenement na skalę światową. Byliśmy na pielgrzymce w Częstochowie i żeśmy odprawiali drogę krzyżową. I oni powiedzieli, proszę księdza, tutaj droga krzyżowa taka piękna w kamieniu czy tam w granicie, ale my możemy zrobić w drewnie. Czy ksiądz by się zgodził? A ja mówię, przyklasnąłem, mówię, tylko mam wielką radość. Wróciliśmy i oni porozmawiali z rodzinami swoimi. Spotkaliśmy się w niedzielę po mszy świętej po sumnie. To mąż, żona i syn przyszli nawet w troje od razu. Państwo krajewscy. Państwo krajewscy. No i mówię, zaczynamy. No więc ja mówię, zgoda, już robimy. W tej pierwszej stacji jest ciekawa historia, bo Agaciński jest autorem, ale postać Piłata została wybrana przez księdza. Tak, przez księdza. Chyba dzięki... Znaczy, on był tu wikariuszem. I tu on był muzykiem i malował. No i on zaczął. I Piłata już tak wyrzeźbił, ale nie był wykończony.
jeszcze był na parafii w Wieczni, to zabrał tą rzeźbę i mówi, tam dokończę. Nie dokończył, musieliśmy potem z powrotem ją ściągać tutaj. No ale mi powiedzieli, że mówi księcze Agaciński rzeźbi. No to ja poszedłem, mówię, panie, trudno, musisz to zrobić i koniec. 14 stacji, 14 różnych artystów. 14 różnych artystów, z Zawidza. Nawet ten, który powiedzmy, tu ma jedną stację, który się tu wyprowadził, był gdzie indziej, on tu wrócił, Miklaszewski Roman, i on tu, bo on chyba w sierpcu teraz jest, czy gdzieś, on to ostatnią stację Pietę wymalował. Przyzwyczajeni do tego, że czas aktywnie spędzamy zazwyczaj samotnie, pojawia się pytanie, jak i gdzie można spędzić czas, na przykład z całą rodziną. Czy wyjechać na wycieczkę rowerową, czy na spływ kajakowy, a może pojechać nad morze i popływać na kajcie. A może po prostu wybrać się na strzelnicę. Tak, rodzinnie, by postrzelać, by poćwiczyć, by nauczyć się szacunku i obsługi broni. 10 km od Zawidza, w miejscu byłej jednostki wojskowej w Wojsku Łączności istnieje taka strzelnica, na której możecie poćwiczyć całymi rodzinami. Czego możemy nauczyć się podczas treningu strzeleckiego? Jeżeli chodzi o strzelnice otwarte, takie jak tu jesteśmy, to spędzenia czasu na wolnym powietrzu, skupienia, słuchania tego, co inni do nas mówią, bo w dzisiejszych czasach niestety szczególnie młodzież ma z tym problem. Często się zdarza, że przyjeżdżają całe rodziny, tak? Mąż miał jechać, żona stwierdziła, że nie będzie w domu siedziała całą sobotę czy niedzielę. Mają oczywiście dzieci, jadą po to tylko, żeby towarzyszyć ojcu, a często się kończy tak, że cała rodzina stoi i strzela. Jak wygląda przygotowanie do strzelania? Trzeba przyjąć tak zwany instruktaż bezpieczeństwa zachowania się na strzelnicy. Spędzanie czasu z rodziną na strzelnicy to strzelanie statyczne, czy może formy bardziej dynamiczne są popularniejsze? Najpierw uczę ludzi strzelać statycznie, czerpać przyjemności, trafiać w tarczę, żeby widzieli, że coś się dzieje. To opanowanie związane z pierwszym strzałem, z ostatnim strzałem, z oddaniem broni, z wymianą magazynka i tak dalej. Dopiero przychodzę jak gdyby później w strzelanie dynamiczne, jeżeli ktoś ma na to ochotę.